TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem ruchu Chorzów. Myślę, że to nie był łatwy mecz mimo wszystko, ale kontrolowaliśmy przebieg spotkania, no i wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego, jaki wynik udało nam się tutaj osiągnąć. 4-0 to trener powiedział bardzo wysoki wymiar kary. Zażartował, nawet mogliście sobie dwie zostawić na jakiś inny mecz. No tak, w sumie lepiej wygrać 2-0 w jakimś meczu, a potem dwa razy po 1-0, no ale... Ale cieszy to, że cieszy nasza skuteczność w tym spotkaniu, cieszy też zero z tyłu i myślę, że to jest udany dzień dla nas wszystkich. Ja mam powiedzieć, jak ty się czułeś na boisku. No dobrze, bez żadnych problemów. Ja grałem w kilka, bodajże dwa całe mecze w rezerwach i przykładałem się tam i grałem na 100%, tak jakby to był mecz ekstraklasy, także byłem przygotowany na to, co tutaj się działo i cieszę się, że się udało wygrać. Myślę, że stać mnie na lepsze mecze. Myślę, że dzisiaj na pewno ta szalona bramka wygląda dobrze na papierze, ale z mojej gry troszkę jestem niezadowolony. Dzisiaj na pewno byliśmy troszkę agresywniejsi, ale też nie trzeba zapominać o tym, że gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Na pewno Łęczna dzisiaj no, nie zagrała, myślę, że na miarę swoich oczekiwań dość słabo, ale tym się nie zajmujemy. My zagraliśmy, uważam, bardzo dobre spotkanie, dużą determinację, zaangażowanie podeszliśmy do tych zawodów, bo wiedzieliśmy, o co gramy, jesteśmy, wiemy, gdzie jesteśmy w tabeli. Dobry wieczór Państwu. No cóż, wynik jest imponujący, natomiast w pierwszej połowie był taki mecz, w którym byliśmy bardzo skuteczni. Bardzo skuteczni, te bramki na pewno spowodowały, że łatwiej się nam grało i mogliśmy kontrolować ten mecz. W drugiej połowie zespół Górnika Łęczna no, ruszył do odrabiania tych strat. Wybroniliśmy się we fragmencie, powiedzmy, to trwało przed tym i kluczową sytuacją na pewno była ta sytuacja po faulu na Patryka Lipskiego, po której padła trzecia bramka i myślę, że jak to mówią w slangu piłkarskim, mecz się zakończył. Na pewno, tak powiedziałem, wynik jest imponujący. Myślę, że można było sobie zostawić z jedną, dwie bramki na inny mecz. To oczywiście żart, ale było to zwycięstwo nam bardzo potrzebne, gdyż zakończyliśmy tamtą rundę, w której zgromadziliśmy nie tyle punktów, ile wyobrażaliśmy sobie przed sezonem. Na pewno wiele spotkań było niezłych w naszym wykonaniu, ale uciekały nam punkty. Chcieliśmy bardzo po tym przegranym meczu z Lechem Poznań zrehabilitować się zarówno przed kibicami, jak i przed samym sobą. I myślę, że reakcja zespołu na to, co wydarzyło się dwa tygodnie temu, była świetna. Liczę na to, że jest to początek rundy, w której będziemy grali skuteczniej, a przede wszystkim w niektórych sytuacjach no też dopisze nam szczęście, bo dzisiaj to szczęście w niektórych takich sytuacjach było jednak po naszej stronie. Piłka odbiła się po uderzeniu Łukasza Monety, dobił ją Jarek Niezgoda, natomiast po rzucie wolnym na przykład piłka odbiła się i wyszła w aut. To są takie niuanse, oczywiście na te niuanse trzeba pracować, trzeba zespół przygotowywać, trzeba pomagać szczęściu. Także wracamy do Chorzowa bardzo zadowoleni i dostaliśmy, myślę, taki bodziec jeszcze do bardziej intensywnej pracy. Ten czas na przerwę reprezentacji wykorzystaliśmy, myślę, bardzo dobrze. I chcielibyśmy w tych kolejnych czterech punktach, meczach również punktować. Gratuluję drużynie zwycięstwa, no i kibicom dedykujemy to zwycięstwo. Dziękuję. Ja panu powiem, że zagraliśmy najsłabsze spotkanie chyba w ogóle ja nie wiem, czy w tym roku, to powiem w taki sposób, ja nie uważam, że nawiązaliśmy rywalizację z Ruchem Chorzów, to po prostu nie widzę tu plusów w tym spotkaniu. Powiem szczerze, że na gorąco teraz, jakbym chciał to wszystko przeanalizować, to nie mam jakichś odpowiedzi, którą Pan mógł dać o przyczynę tego. Sam, siedząc na ławce, się zastanawiałem, czy to jest ten sam zespół, który był wcześniej. Dzisiaj kompletnie nie przypominał Górnika Łęczna, nawet porównując mecz ze Śląskiem, który przegraliśmy 3-0. Tam była walka, determinacja, stwarzana sytuacja. Przynajmniej 2-3, natomiast tutaj w tym meczu nie broni nas dzisiaj nic kompletnie.